29 stycznia, sobota, z Ewangelii świętego Marka. Jakże wam brak wiary. To słowa Jezusa, które wypowiada do apostołów, kiedy jest z nimi w łodzi, kiedy nagle na jeziorze rozszalała się burza. Oni już byli pewni siebie, pewni tego, że są przy Jezusie, że czują się bezpiecznie, że zawsze On może im pomóc. Ale w pewnym momencie, kiedy spotkało ich niebezpieczeństwo, kiedy spotkało ich niebezpieczeństwo śmierci, ich egoizm, ich pycha nie pozwoliła im zawierzyć do końca Chrystusowi i Mu ufać. Zaczęli liczyć na własne możliwości, na pewno zaczęli się ratować, próbować w różny sposób ratować siebie, ratować łódź, żeby nie zatonęła, i widzą, że nie mają już swoich sił, swoich możliwości na tyle, że stają się bezradni wobec tego, co się dokonuje na jeziorze. Ale nie mogą sobie uprzytomnić tego, że jest z nimi Jezus, że mogą czuć się bezpieczni. To jest to, że no właśnie Jezus wyrzuca im brak wiary. Zobaczcie, jesteście ze mną, jesteście cały czas przy mnie, kroczycie ze mną, patrzycie na to wszystko, co ja dokonuję. I tu jest chwila takiego sprawdzenia. Bóg mówi, sprawdzam waszą wiarę z moim synem. Jak wy jesteście w nim relacji? Czy rzeczywiście on was wybierając, wy tak ugruntowaliście swoją wiarę, że czujecie się przy nim naprawdę bezpieczni? I to pryska wszystko. Oni zapominają w pewnym momencie o Jezusie. Moi drodzy, to jest ten pierwszy aspekt. Zapomnieć o tym, że Bóg jest blisko mnie. W chwilach trudnych, w chwilach niebezpiecznych. Ile razy w naszym życiu zaczyna się coś dziać, i my często gdzieś też zapominamy o tym, że Jezu, no przecież Ty jesteś blisko. Przecież ja zawsze w Tobie mogę mieć ratunek. Że Ty możesz mi pomóc, podać swoją dłoń. Że Twój Ojciec czuwa zawsze nade mną, bo nie pozwoli, żebym się zranił, żebym się skaleczył, żeby coś mi się stało. Ale nieraz właśnie gdzieś ta nasza pycha, nasz egoizm przysłaniają to spojrzenie i zaufanie Panu Bogu. Ten drugi aspekt to to, że apostołowie mieli moc czynienia cudów. Oni byli w tej relacji z Jezusem, że mogli też uciszyć tą burzę na jeziorze. Ale właśnie oni o tym zapomnieli. Bo próbowali swoich sił. Ile razy właśnie i my próbujemy coś po swojemu. Na swoje różne sposoby walczyć z różnymi sytuacjami naszymi życiowymi. A nie wiemy, że mamy ogromną moc i siłę w modlitwie, w adoracji Najświętszego Sakramentu, w Eucharystii, w Komunii Świętej. My też mamy tę moc. Tylko pozwólmy rzeczywiście zaufać Bogu i pozwólmy, żeby On w nas działał, a będą się działy wielkie cuda. O takie otwarcie, nasze duchowe otwarcie się Jezusowi. O takie otwarcie się na Jego działanie, na Jego łaski w naszym życiu. Prośmy dzisiaj. A ja wam na to wszystko z serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Obyście płynęli dzisiaj po bezpiecznym jeziorze, wiedząc, jeziorze życia, wiedząc, że Jezus jest z wami, że czujecie się bezpiecznie, że zawsze On wam może pomóc, albo da wam taką siłę, abyście nigdy nie zatonęli w odmętach słabości, grzechów, ale dopłynęli do portu szczęścia, portu zbawienia. Portu świętości. Szczęść Boże, do zobaczenia jutro.